Komisji Finansów. Bardzo proszę o zaopiniowanie projektu. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Zaopiniowany wniosek pozytywnie, 10 głosów za. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam. Ogłaszam 15 minut przerwy na czas podejmowania czynności przez funkcjonariuszy policji. Proszę bardzo Państwa radnych o przejście do pokoju. Dziękuję. Stantlik. Gdzieś w przekazie, który pozwolił sobie nam... Słuchajcie, jesteśmy na Radzie Miejskiej. Przyjechała policja na wezwanie sekretarza miasta. Mamy tutaj jednego pana funkcjonariusza, drugiego, trzeciego i czwartego. Odnoszenia. No mamy ten dowód, więc... Przepraszam panie Jowazo, jeszcze jest bardzo ważna uwaga. Przy wejściu nie ma masek zapasowych. Przepraszam, bo to być organizowane zabezpieczenie. Według artykułu jego. Co jest bardzo ciekawe, ja też głośno wyrażę wam funkcjonariuszom, czy byliśmy tutaj z postawy społecznej, mamy głęboki kryzys w kraju gospodarczy, a tutaj dzisiaj się uchwala, słuchaj uważnie, 100% podwyżki dla pani burmistrz, to jest kwota 9 tysięcy złotych do poszczególnych radnych tak samo. I boli ich to. Nie, dziękuję, dziękuję. Ja wykroczenie już popełniłem jakby co, dzięki. Grupa ludzi, która w tej chwili społecznie całkowicie za darmo, bo my nie pobieramy dwie przypadki w krajach radni. Słuchajcie, szukamy pana sekretarza. Tutaj mamy... Nie widział pan pana sekretarza, tego tutaj? Nie zdążyłem zauważyć, bo... No wiem, ale to dlaczego tutaj uciekli, dlaczego jeden radny zachował twarz, jeden razy pan Rafał Holtyn zachował twarz, nie uciekł jak szczur. Tak. Po prostu się te osoby nie mieszały. Pani skarbnik tutaj będzie reakcja na live'ie.
Mój stan zdrowia budzi zastrzeżenia. Cały czas kaszę tutaj. Nie ma maseczki. Ta pani z kasy. Nie pierwszy raz pani z kasy. Więc bądźmy tutaj uczciwi, proszę bardzo. Jeszcze jasne. Nie czytaj po prostu, żeby nie było gdzieś tam. No ale nie będzie się co oglądać na fizję, bo tak pan zdaje. Jeszcze raz, jeszcze raz. No. No, jakby nie jest naszym celem odpierdalać ich wszystkich. Prawda jest taka, że to sekretarz tutaj, bo mieliśmy tam taką małą spinkę z sekretarzem, bo mnie próbował przesuwać, to mu troszeczkę powiedziałem, co myślę na temat naruszenia mojej nietykalności, i chyba się mści właśnie, ale to... No, potem. Słuchajcie, żeby nie było, że my tutaj robimy jakieś cyrki. My tutaj jesteśmy dzisiaj, ponieważ interesujemy się inicjatywą radnych i burmistrza w sprawie podwyżek dla radnych i burmistrza. I absolutnie mieliśmy wiele okazji do tego, żeby wzywać policję na Radę Miejską. Nigdy tego nie zrobiliśmy. Dzisiaj prawdopodobnie według przewodniczącego komisji wezwał policję sekretarz miejski. Sekretarz miejski, bo... Sekretarz miejski w pewnym momencie, a zresztą dobra, może nie będę się tam wypowiadał, bo jeszcze to może zostać wykorzystane w jakiś sposób. Policja ze względu na to, że nie mamy masek na terenie sali sesyjnej, podobnie jak większość radnych. Zaraz. Tutaj radni, o, jest nasz bohater. Zapytamy tutaj pana sekretarza. Panie sekretarzu, takie pytanie. Pan wezwał policję, tak? Panie sekretarzu, pan wezwał policję? Słucham? Proszę złożyć na piśmie swoje pytania, dobrze? Urząd Małopolski. Niech pan uważa, żeby pan teraz nie roznosił zarazków, jak pan dotknął maski, nie? Bo tam są zarazki. Pan wezwał policję? Pytam, czy pan wezwał policję? Brawo! Brawo! Super! $125,000 rocznie. Więcej będziemy płacić diet radnych. Dlatego, że na poprzedniej radzie, kiedy tu byłam, jestem tutaj drugi raz, dlatego, że za pierwszym razem mi ręce opadły. Siedziałam za nią i ona mówiła takie rzeczy, że ja, wytrzymując po prostu bzdur, jakie słyszałam, również dotyczących tego, co się dzieje z kamienicami w Grunowie, ja za jej plecami i tego burmistrza po prostu mówiłam to głośno. Oni się wycofywali ze swoich i oni wiedzą, zobaczyłam je dzisiaj i pierwszym pretekstem, który mnie chcą podrzucić, była maska. Ja im powiedziałam, mam to zdrowotnie, nie mogę nosić tej maski, jestem zdrowa i proszę mnie do tego nie zmuszać. A ona powiedziała, właśnie... Waldo, masz co chciałeś. Zrobił to za ciebie sekretarz. Sama przyszła tutaj bez maski, chodzi bez maski po urzędzie. Wszyscy chodzą po urzędzie bez maski. Tak nie można ludzi traktować. Jak pan chce mnie spisać, proszę zrobić zdjęcie, które ja zrobiłam i pokazać, że oni siedzą bez masek. To kolejne.
poinformowali. No to ja Państwa też informuję, że ja siedzę bez maski. Dlaczego oni są mówić prawa? Albo mamy w tym kraju prawo, albo go nie mamy. Jak nie mamy, to co to? Słuchajcie, policję zostawcie w spokoju. Panowie policjanci, podejmują interwencję, ponieważ są do tego zobligowani. To sekretarz miejski, pan Stanisław Kawecki tutaj się wygłupił po prostu jak no dobra, żebym nie powiedział za dużo. Kaszle. I siedzi bez maski. Racjonalnie, bo jeśli mamy założone maski, panie funkcjonariuszu. Również o maskach, które macie na twarzy, wiem bardzo dużo, bo analizowałam tkaniny filtracyjne zawodowo. Te maski nic nie dają. Aerozol wypływa jak chce z każdej z tych masek i na to są dowody naukowe. Jak trzeba, to je przestawię. I teraz powiem dalej. My siedzimy i nic nie mówimy, bo nie mamy prawa tutaj mówić. Ale mówią, nie dobra, bo musicie być świadomi, a skoro Tomek nazrywa, to będziecie, będzie to, że jesteście świadomi. A więc, jeżeli każdy z mówców zdejmuje maskę, nawet ja mam zdjęcia, oprócz tych, kto siedzi bez masek, to ten, który mówi, że wypluwa ten aerozol do siebie, zdejmuje maskę, to oni tutaj aerozole wypluwają, a nie my, którzy nic nie mówią. Bardzo proszę. Znaczy panowie i tak wylegitymują wszystkich radnych, nie? Po kolei. No. Bo nie ma. Byliśmy wczoraj na rozprawie, sędzia się określił. Że spotkałby się z radnym na sali sądowej. Jakby radni mogą pełnić obowiązki służbowe, czyli nie nosić maski. My obowiązków służbowych w ramach małej ojczyzny nie możemy pełnić bez maski. Żeby było jasne, panowie, wizerunek wasz, ja wiem, że to jest ważne w waszym przypadku, także nie będzie ukazany. I nie chcemy wam tutaj utrudniać. W jakiś sposób wiadomo, nie można tego robić, to wiadomo, bez naszej zgody. No, znaczy ja wiem jakby z jakiej jesteście jednostki, więc tym bardziej jakby o to chodzi. I że chcę, żebyście wiedzieli, że nie mamy problemu z tym, że tu jesteście, ponieważ to jest wasza robota. Chociaż z drugiej strony, jeżeli będą wnioski o ukaranie lub propozycja mandatu, to się będziemy gniewać, ale generalnie rozumiemy, że musicie tutaj być na wezwanie pana sekretarza. Interwencja jest zgłoszona, więc musicie tu być. Ale panie, że zostaną podjęte czynności sprawdzające wobec wszystkich całej grupy. Tak. No. I to jest super. Tak, twarzy nie pokazuje jakby co. Panowie, potrzebujecie dowodów, już wam dowody pokazuję. Też pokaż ludziom, że jeden radny się nie ucieka jak szczur, bo to jest ważne. Tego gościa pokaza. Pokaż tego gościa, jeden radny. Tak, no tutaj mamy pana radnego Foltyna, który po prostu ma jaja, no ma jaja człowiek. Jakby radny nie dostał podwyżki, to żeby portfel nie zniknął. Od razu na portfel. Panie Tomku, ma pan jakieś zaświadczenie? Ja pełnię, tak jak radni, obowiązki służbowe, więc jakby w ramach obowiązków służbowych jestem zwolniony. Choć przekażemy panu majorowi, że osoba pani skarbnik budzi moje zastrzeżenia, jeśli chodzi o stan. To poczekaj, chwilę, kończymy interwencję. Jak tak można? Powiem wam, wiele razy mieliśmy taki dylemat. Kurde, może by na tą Radę Miejską wezwać policję. Czy radni mogą siedzieć bez masek? Ale stwierdziliśmy, nie przekroczymy tej granicy nigdy, nie? Bo nie chcemy, żebyście wy tutaj wychodzili na śmiesznych. Ale jak sekretarz miejski wzywa? Przecież to jest to zabawne. Ale to notujemy, tak? No to pani na burmistrz wyjaśniła dlaczego. Wszystko będzie anotowane, będzie sporządzone tylko do wyjaśnienia tej sytuacji. Na wszystkie tutaj państwo, no, tak z naszej strony. To panowie będziecie legitymować też radnych, rozumiem, tak?
Nie no, oczywiście, radnych będziemy, spiszemy tak jak wszystkie, tutaj nam pani, do pani burmistrz pójdziemy, porozmawiamy jeszcze raz i wyjaśnimy tę całą sytuację. Znaczy nie, panowie, żeby była jasność. Tak. Tu są radni, którzy nie mają masek. Dokładnie. I radni nie są upoważnieni do masek. Zgłaszamy możliwość popełnienia... Ja panu zgłaszam, ma pan moje zdanie, ja panu zgłaszam. Możliwość, ja to tłumaczyłem. Nie ma dwóch praw. Oddychamy tym samym powietrzem. Dokładnie, no. I jak oni nie zgłosili... Ale ja chcę napisać właśnie to, co mi pani przekazała. No właśnie, to niech pan ich też spisze. Ja chcę, żeby to było napisane. Panowie, zróbmy jedną rzecz, bo nie chcemy tutaj się czuć w jakiś sposób. Nie. Naprawdę. Musicie stwierdzić stan faktyczny. Stwierdźcie, chodź. Po kolei z dowodnikami. Dowodnikami. Ja jestem przewodniczącym komisji. Widzi pan, proszę. Proszę. Maseczki, proszę. Panie Arturze. Bardzo proszę. Niech pani umiera do tej dymisji. Hipokryci zasłaniają teraz twarz. Hipokryci, pani jest hipokrytką, bo ja panią widziałam w urzędzie bez maski wodzącej. Ja osobiście. Proszę. Pani burmistrz, proszę o wykluczenie pani skarbnik z obrad, bo jest według mojej opinii osobą zaziębioną kaszlę. Proszę o wykluczenie z obrad. Utwierdzona na materiale wideo. Człowiek, który mówi cały czas kaszlę. Wszyscy słyszymy i wszyscy widzimy, a ja panią widziałam burmistrz bez maski po ale rzeczywiście, w pracy nikt z nas nie nosi maski. Naprawdę, a dzisiaj to jest pracy? A radny nie jest w pracy, bo to jest rola społeczna, proszę panią. Radny. Spotkamy się w sądzie. A pani teraz jest w pracy, czy nie w pracy? Oczywiście, że tak. A te osoby poszczególne? A widzi pani swoją logikę. Tam. Nie może być osobnego prawa dla państwa i dla nas. Przepraszam. Ale nie patrzę na bezka tych drzwi, bo też są nasi rodacy. A nie z pani. Ale czy nie pani może zamknąć drzwi? Spotkanie w przedmiot się. Bez masy. Wykluczenie panią skarbnik z obrad stwarza zagrożenie chorobowe. I nadmieniam się nie pierwszy raz pani skarbnik kaszle na sesji. To my też kaszle. Może ma alergię. Nie możemy, bo może ma alergię. Ja zaświadczenia nie mam, za dużo sprawstać. A tutaj jest towarzystwo, którzy już maseczek nie muszą mieć, uciekli sobie. Tak, nie ma zagrożenia. Już nie ma zagrożenia. W dodatku wirus rozróżnia pracownika od niepracownika. Teraz z tej sprawy nic nie możemy zrobić. To już nie my będziemy stwierdzać. Przepraszam. Przepraszam. Panowie, pytanie tylko, czy wy wylegitymowaliście radnych? Ja będę przygotowana lista obecnych radnych. No nie, panie Tomku, no niech pan też weźmie uwagę, jak mam 40 osób wylegitymowanych. No nie 40, no ale... No wie pan, będzie lista przygotowana. Ale słuchajcie, rozumiem, że w notatce będą nazwiska wszystkich obecnych, że macie... No pan sekretarz, tu rozmawiałem, będzie kompletną tak, listę osób. Wszystkie osoby, które były... Dobra. I potem będzie rozprawa potencjalnie, na której będą wszyscy... Nie wiem, czy będzie, czy nie będzie, to już... No ustali zespół do spraw wykroczeń, no, ustali wszystkie... Wszystko na żywo, tak? No jakby tak, więc no, jakby co... No wiem. No. Słuchajcie, dobra. Także no... Może, tak jak mówię, my pan dwa nie możemy wrócić z tego, może się dalej brać udział. Oczywiście. Była zgłoszona interwencja, odnotujemy wszystko i tyle. Jasne, będziemy czekali na korespondencję w razie czego. Jak najbardziej, to już nie akurat nasza toka, to jest za mnie oczywiście. Tak. Tak, zawsze trzeba się wszystkie inne wykonane. To dziękuję bardzo. Czołem. To pan a tutaj nie jest w pracy? Proszę tak. Państwa, z kim wy pracujecie? Co wy tu robicie? Przecież my was znamy. Ja to zaraz wszystko puszczę w internecie na Polskę. Nie wstyd wam? Nie umiecie się odezwać? Udajecie ludzi, którzy Szanowni bronią... Państwo, udajecie proszę. Ludzi, którzy bronią mieszkańców i na rzecz mieszkańców pracują? Proszę nie się zapomnieć.
i nie przeszkadzać w organach. Jak będzie pani miała głos, to wtedy pani się będzie odzywała. Szanowni państwo, nie będzie się pani odzywała, kiedy pani chce, tylko wtedy, kiedy pani bierze głos. Jest pani na posiedzeniu na posiedzeniu komisji finansowej. Tak, bo interwencja policji była. Bo pani nie ma takiej kobiety. Nie. Szanowni państwo, przypominam jeszcze raz. Osoby będące tutaj służbowo, czyli członkowie Komisji Społecznej i Komisji Finansów, jeśli nie mają takiej potrzeby zabezpieczenia się tej. A przepraszam, ja mam pytanie tylko techniczne. Nie muszą zakładać maseczek. Pozostałe osoby proszę bardzo o założenie maseczek. Jest taki przepis, inni muszą, a inni nie muszą. Panie Przewodniczący, ale pytanie, żebyśmy zrozumieli jako mieszkańcy tutaj, czy to prawo nie działa wybiórczo. Moje pytanie brzmi, czy osoba, która pełni służbę dla lokalnej społeczności jest również osobą spełniającą definicję? Policjanci nie oceniają. Ja jestem do tego, żeby prowadzić porządek i obrady, żeby były zgodne, też nie równe z zarządzeniem i przepisami nasów obowiązujących. Policja też nie zajmuje stanowiska. Szanowni państwo, otwieram, wznawiam posiedzenia Komisji Finansów Wspólnej i Spraw Społecznych. Przechodzimy do podpunktu E. Przepraszam. Tak, podpunkt E. Zmiana. Ja wiem, że pan to ma. Ja bardzo pana proszę, że pan to nie jest przestrzeń do A kawę gdzie można? Proszę wrócić na salę. A kawę gdzie można? Proszę wrócić na salę obrad. Słuchajcie, więc. Wykluczenie skarbnika. Sekretarza. Aha. Słuchajcie, więc sytuacja jest następująca. No po prostu. Kosmos. Przerywam tą transmisję. To była interwencja z powodu wezwania policji przez pana sekretarza miejskiego. Wrócimy z kolejną relacją na żywo. Ta nie była planowana. Z kolejną relacją na żywo w momencie, kiedy będzie obradowany punkt dotyczący podwyżek dla radnych i burmistrza. Mamy podejrzenie, że ten ruch mógł mieć związek z tym, że władza lokalna nie chce, żeby mieszkańcy byli obecni podczas obradowania tych dwóch punktów. Jest to możliwe, chociaż nie chciałbym tutaj też przesądzać w jakikolwiek sposób. To jest jedynie podejrzenie. Być może myśleli, że w sytuacji, w której policja tutaj przyjedzie, to nas po prostu wyrzuci. No niestety prawo tak nie funkcjonuje. Gdyby mieli więcej do czynienia z policją, to by wiedzieli. Więc jeżeli to był ten scenariusz, no to wtedy rzeczywiście popełnili naprawdę taki pokerowy błąd. Kończę, wracamy później już na spokojnie podczas punktów dotyczących podwyżek. Czołem.